Nyorden 2020. Becknaweska. A więc na nasze coś w stylu nerki. Więc małej saszetki, którą nosimy wokół pasa. Może ona być kojarzona z kulturą bycia macho, a becknare to sprzedawca, często sprzedawca narkotyków. Embulundare to mała przybudówka, a więc malutki budynek uzupełniający, jakiś budynek wolno stojący, który będzie miał maksymalnie 30 metrów kwadratowych i na którego nie trzeba mieć pozwolenia. Słówko zostało stworzone na podstawie nazwiska ministra do spraw mieszkań, zamieszkania, Parabulunda. Parbulund. Enboomer, a więc osoba w wieku średnim lub starsza, powiedzenie nie jest miłe, jest raczej obraźliwe i ma na celu opisania tego, jak beznadziejne i jak bardzo passé jest starsze pokolenie. Cancel culture, a więc angielskie cancel culture. Chodzi tutaj o tak jakby niszczenie, usuwanie z mediów społecznościowych osób, które mają kontrowersyjne poglądy. Uważa się, że powinno im się zabrać ich platformy społecznościowe, na których mogą głosić swoje opinie. Circulant. Osoba, która dba o to, w jaki sposób konsumuje i raczej zwraca uwagę na to, żeby były to źródła odnawialne. Cli-fi. Rodzaj sztuki, który zajmuje się kwestiami klimatu, środowiska, stworzony na podstawie angielskiego climate i fiction. Corona passa, a więc dostosowanie do korony. Jest to podejmowanie działań, które są przeciwdziałające oraz przestrzeganie restrykcji, które mają mieć na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. Corona hälsning, korona przywitanie. Jest to sygnał na przywitanie, który powstał podczas pandemii koronawirusa, w której to dwie osoby dotykają się łokciami, nadgarstkami lub stopami. COVID-19, a więc COVID-19. Choroba powodowana przez koronawirus SARS-CoV-2. Hobby epidemiologii. Osoba, która bez wiedzy eksperckiej wypowiada się w temacie epidemiologii w sposób pewien siebie na temat pandemii koronawirusa. Innym słówkiem na to jest soft epidemiolog, a więc epidemiolog działający z kanapy. Hunger pandemii, a więc pandemia głodu. Jest to głód powodowany konsekwencjami pandemii koronawirusa. Health literacy. Zdolność rozumienia oraz oceniania informacji zdrowotnej ze źródeł elektronicznych oraz zastosowanie tej wiedzy, aby wspierać dobre zdrowie i jakość życia. Immunity Pass, a więc paszport odpornościowy. Jest to zaświadczenie, które pokazuje, że osoba jest odporna na koronawirusa i dlatego ma możliwość podróżowania lub odwiedzania niektórych miejsc. Infodemy, a więc globalne rozprzestrzenianie szkodliwych plotek. Infodemie były już wcześniej, ale ta, która wystąpiła podczas kryzysu związanego z koronawirusem, jest raczej z tych silniejszych. Intimitätskoordinator. Osoba pracująca w filmie, telewizji lub teatrze, która jako zadanie ma sprawić, aby sceny związane z seksem były bezpieczne dla aktorów. Wydawały się bezpieczne dla aktorów. Kan Hwe Man. Może mężczyzna. Jest to mężczyzna, który nie chce się w pełni angażować w związek. Słówka takie jak Kan Hwe Kwinna i Kan Hwe Rlachun też występują, jednak w mniejszej skali. Siem seks. Seks w połączeniu z narkotykami, które mają na celu podwyższenie wrażeń. Klüstersmitta. Rozprzestrzenianie się wirusa wśród osób w ograniczonej grupie. Krympflachun, a więc zmniejszająca się ilość, objętość opakowania bez odpowiedniej zmiany w cenie. Lesserwisser. Osoba, która wie mniej, jednak pomimo tego wyjaśnia
pewne zjawisko, fenomen osobie, która wie o tym więcej. Lockdown. Restrykcje, które ograniczają wolność przemieszczania się w społeczeństwie i możliwość korzystania z różnych funkcji w społeczeństwie. Mięta. Wyłączanie mikrofonu lub dźwięku podczas spotkania online. Nowent. Przygotowania do świąt oraz przygotowania do adwentu i świętowanie go już w listopadzie. Stworzone jest ze słowa listopad i adwent. Plattotilkurwan. A więc spłaszczyć ten pik, spłaszczyć wzrost ilości zachorowań. L-tal. Matematyczny termin, który używany jest, aby określić średnią ilość osób zarażoną przez już zarażoną osobę. Simp. Osoba, która poprzez pochwały stara się wzbudzić romantyczne zainteresowanie u innej osoby. Huelf karantan. Samoizolacja. Izolowanie się w domu lub w innym miejscu, gdy podejrzewamy, że możemy być zarażeni koronawirusem lub gdy chcemy zmniejszyć ryzyko zarażenia nim. Inne terminy to hem karantan, więc dosłownie domowa kwarantanna lub korontan, połączenie kwarantanny i koronawirusa. Social distancing, trzymanie dystansu społecznego, a więc utrzymywanie fizycznej odległości oraz szanowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa podczas czynności społecznych, podczas spotykania się społecznie. Statut protest, a więc manifestacja, która kwestionuje występowanie pomników, które przedstawiają osoby, które zostały oskarżone za opresję społeczną. Ruch ten powstał podczas Black Lives Matter w Stanach. Supersprzedare, a więc super rozprzestrzeniacz, osoba, która rozprzestrzenia chorobę do dużej ilości osób. Tourist corridor, a więc porozumienie, które umożliwia podróże wakacyjne pomiędzy krajami, gdzie poziom zarażania się jest na niskim poziomie, dosłownie korytarz turystyczny. Tłumia też Regeln, a więc zasada 2 metrów. Zalecenie lub postanowienie o utrzymywaniu 2 metrów odległości między osobami, które nie przynależą do tej samej grupy. Under tourism, a więc dosłownie pod turyzm. Zbyt niska ilość turystów, zbyt mała ilość turystów. Jest to sytuacja, w której jest zbyt mało turystów, aby miejscowości, które są zależne od turyzmu, dały sobie radę ekonomicznie. Watch skuld, a więc dosłownie wina, albo obowiązek. Skuld może być używany na różne sposoby, więc też obowiązek opieki medycznej. Jest to zebrana potrzeba opieki medycznej, która ma miejsce, gdy niektóre zabiegi medyczne zostają przełożone na później z racji na to, że mamy inne, bardziej nagłe zabiegi. Wegsblindheit, a więc ślepota na rośliny. Jest to brak zrozumienia tego, co znaczą rośliny dla życia na ziemi. Zombie brand. Jest to ogień, który zimuje sobie pod śniegiem, a później rozprzestrzenia się, rozkwita na wiosnę. Sumbombing, a więc bombardowanie na Zoomie. Jest to, gdy osoba, która nie została zaproszona na spotkanie, nagle się na nim pojawia.